znaczek za 5 groszy. Za 5. 1. 1. Za 5. Proszę. Dziękuję. Nie ma z innym widoczkiem? Jak to? Obrazek, żeby jakiś inny, ten już znam. Nie ma. Dlaczego? Taki jest wzór i koniec, jak się pani nie podoba. Bardzo mi się nie podoba. To banalne. Landszafcik jakiś mógłby być. Scenka rodzajowa lub batalistyczna. A tu nic. Poczta Polska, orzełek, jak się ze fidrygałki. Proszę pani, ja nie mam czasu. Bierze pani czy nie? Nie wiem jeszcze. A przede wszystkim proszę grzeczniej. Klient za swoje pieniądze ma prawo wymagać. A ja właśnie jestem klient. Może pan ma z Sienkiewiczem? To za 15. A teraz nie. Dlaczego nie? Teraz, zaraz, tylko za 15 groszy. Aha, ja myślałam za 15 minut. A za 5 nie ma z Sienkiewiczem? Nie ma. Szkoda. Wielki pisarz. U nas tak ze wszystkim. Dla bogatych to jest. Przyjdzie jaki burżuj, wywali gotówką 15 groszy i ma Sienkiewicza. A ty biedny człowieku za swoje 5 groszy nic. No trudno, to już wezmę tego Sienkiewicza. Tylko proszę mi dać w większym formacie, jest gabinetowy? Proszę pani, czy pani jest pijana, czy pani przyszła kpić? Nikt nie jest pijany, nikt nie przyszedł kpić. Chcę kupić znaczek za 15 groszy z autorem Henrykiem Sienkiewiczem z jednej strony, a gumą arabską z drugiej. Ale niech mi pan da większy format. Przecież tego maleństwa to ani na ścianie nie powieszę, ani na stole nie postawię. Nic z tego nie mam. My nie sprzedajemy portretów, tylko znaczki pocztowe w celu naklejania takowych na listy względnie pocztówki. A czy to jest Sienkiewicz, czy kto inny, to nie gra żadnej roli. Tak? I to Polak tak mówi? Sienkiewicz, czy kto inny, to nie gra roli? Hańba! A poza tym, jak pan wie raz na zawsze, że u mnie o korespondencji w ogóle nie ma mowy. Sama jedna. Sama jedna na cały ten świat. Chciałoby się coś dla tej Polski zrobić, przyczynić, dać rządowi zarobek i to mi uniemożliwiają na każdym kroku szykanie. Pan da tego Sienkiewicza, pójdę do fotografa, tam powiększyć. Pani idzie jak najprędzej. Co to on był z brudką? Czytając jego powieści, nigdy bym tego nie powiedziała. Styl raczej człowieka ogolonego. Sam przecież brody nie szanował, pisząc brody długie, kręcone wąsiska. Nie masz, ach, nie masz, Maryli. Nie biorę. Proszę pani, jeżeli pani natychmiast nie odejdzie, będę zmuszony wezwać policjanta. Za co? Za to, że patriotka, tak? Że chcę, że popieram, że chcę się przesłużyć. Że nie można wolnego obywatela zmuszać, żeby kupował wszystko, co z brodą. Dlaczego? A ciężko pracuje, panie. Może pan ma kogo bez brody? O, tam widzę jakieś odpowiednie znaczki. Kto to tam jest wyrażony? Wojskowy z wąsikiem. Bardzo ładne. Coś dla mnie. Kto to? To są znaczki po 50 groszy z podobizną marszałka Piłsudskiego. Czyją? Marszałka Piłsudskiego. Nie słyszałam. Chyba pokażę. A no tak, teraz sobie przypomniałam, co to on z wąsikiem. Bardzo ładny wąs, jak to się mówi, sumiasty. Dobrze ułożony, widać, smarowany dyktatuarem. A możliwe, że wezmę 50 groszy, mówi pan. Dużo tego idzie? Mundurek dobrze skrojony, twarz myślący, owszem. Ale przepraszam bardzo, ale gdzie reszta? Przecież odwrotna strona absolutnie niezaznaczona. Zasadniczy brak, skandal, nie biorę, zagumowane. Ale u mnie odwrotna strona nie jest zagumowana. No, to pan ma. Manię wielkości.